Pragnę wszystkich serdecznie i gorąco powitać. Jest to moim przywilejem, możliwością w dzisiejszym dniu, w dniu sobotnim, służyć Słowem Bożym, przygotowanym rozważaniem Pisma Świętego, ale jak wierzę, będzie to również i takie nasze wspólne rozważanie, kiedy pewne myśli, pewne teksty, pewne słowa będą docierały do naszych serc, do naszych umysłów, będą również i w taki sposób przez nas analizowane, aby jak najwięcej z tego skorzystać. Tekst, na który dzisiaj będzie rozważany, to jest tekst Ewangelii Marka. Jeśli mamy ze sobą Pismo Święte, albo Słowo Boże jest na tablecie, jest na komórce, zachęcam do otwarcia. Ponieważ często Słowo Boże będziemy czytać, ale niektóre fragmenty możecie przeczytać dalej, wcześniej, i mogą jeszcze jakieś dodatkowe myśli się pojawić. Rozważanie z Ewangelii Marka jest szczególnym rozważaniem, bo i ta Ewangelia jest szczególna. Kiedy patrzymy pod względem objętości, treści, jest to najmniejsza z Ewangelii, bo i Mateusza, i Łukasza, i Jana są zdecydowanie pod względem treści, rozdziałów, opisanych historii, zdecydowanie dłuższe. Ta Ewangelia Marka jest najkrótsza. Ciekawe również jest to, że ta Ewangelia najprawdopodobniej była najwcześniej napisana po śmierci i w niebowstąpieniu Pana Jezusa. Niektórzy mówią o 44 roku, że mogłaby już być wtedy napisana, niektórzy od 55 roku. A więc jest bardzo świeżo, jeśli tak mogę określić, po tych wydarzeniach, które miały miejsce, została napisana. Jest zaskakujące jest to, że ona od razu przechodzi do nauczania. Tam nie ma genealogii, tam nie ma wstępu, tam od razu jest napisane to, czym zajmował się Pan Jezus. Tam od razu mamy przekazane, czym jest naśladowanie Jezusa Chrystusa. Dodatkowym jeszcze takim ważnym podkreśleniem, że tak powiem, właściwością tej Ewangelii jest to, przepraszam, że została ona napisana najprawdopodobniej do pogan. A więc była skierowana do odbiorców, którzy nie są zaznajomieni z pewną kulturą albo zwyczajami narodu żydowskiego, ponieważ często mamy określenia tłumaczące to, co napisał Marek. Są pewne teksty, byście tam czytali, które mówią, a to oznacza, na przykład jest na temat wdowiego groszu. No i od razu, co to, jaki to ma wartość na przeliczenie rzymskiej monety. Albo jest mowa na temat święta przaszników, Paschy. Od razu wyjaśnione, a co to oznacza, co to jest za święto. W krótkich zdaniach, ale jest to wyjaśnione. Dlatego, aby odbiorcy mogli to lepiej zrozumieć. Mówię o tym, dlatego tak na wstępie, abyśmy wiedzieli, że ta historia, Ewangelia jest tak prosta, a jednocześnie tak mocno przemawiająca do nas. Czytaliśmy fragment mówiący o tym, 14 rozdział Ewangelii Marka, wiersze od 3 do 9, który mówi nam o wydarzeniu, które było w domu człowieka, który jest nazwany Szymonem Trędowatym. On już nie był trędowaty, bo gdyby tak był, to on nie mógłby być w domu i nikogo nie mógłby zapraszać. A więc był to człowiek, który chorował na trąd, ale został uleczony. Został uleczony przez Jezusa Chrystusa. Był to znany człowiek, był to faryzeusz, który oficjalnie był uczniem Jezusa Chrystusa. Mamy świadomość, że ta grupa ludzi, faryzeuszy, mieli problem z tym, czy przyznawać się do Chrystusa, naśladować Go, negowali Jego często nauki, ale w przypadku Szymona spotykamy się z tym, że on otwarcie był Jego uczniem i w pewnym momencie, kiedy misja Pana Jezusa zbliżała się już tak do końca, kiedy miał świadomość, że już Pan Jezus wykonał pewną misję na tej ziemi, to przygotował ucztę. Przygotował ucztę, Pan Jezus został zaproszony, inne osoby zostały zaproszone, ponieważ miała to być uczta szczególnej radości i wdzięczności dla Pana Boga. I byli zaproszeni goście i wydawało się, że takim główną osobą, głównym motywem tej uczty, głównym liderem tej uczty będzie Pan Jezus.
I rzeczywiście był tam gdzieś blisko posadzony Szymona, ale w pewnym momencie na pierwszy plan pojawia się ktoś inny. Była to kobieta. W pewnym momencie, kiedy tak ucztowali, kiedy tak jedli, kiedy tak rozmawiali, może było wydawanie świadectwa, jak to nastąpiło uzdrowienie Szymona, w pewnym momencie przychodzi kobieta i rozpoczyna coś niesamowitego. W pewnym momencie przychodzi, przynosi ze sobą alabastrowy słoik, powiedziane, że jego stłukła, a więc nie wyobrażajmy sobie tak, że ona go stłukła, tak, o ziemię, tam pojawiły się kawałki może szkła i tym namaszczała nogi Pana Jezusa. Najprawdopodobniej to był taki flakonik z taką bardzo długą i wąską szyjką. No i ona chciała bardzo szybko namaścić ciało Pana Jezusa, głównie jego nogi. No ale żeby to uczynić szybko i może niespodziewanie się oddalić, to tę szyjkę, to co tak wiecie, tak? Stłukła, tak? I wtedy wylewanie tego olejku następowało w bardzo szybki sposób. Ale kiedy to uczyniła, to niektórzy powiedzieli z oburzeniem, na cóż ta strata? Przecież ten olejek alabastrowy po wyglądzie, w jakim on był w słoiku czy w flakoniku, po zapachu, bo jest powiedziane, że to był bardzo kosztowny, nardowy olejek, ocenili, że jakby to byśmy sprzedali, to byłoby to warte powiedzmy około 300 denarów, nawet ponad 300 denarów. 300 denarów, no to jest, denar to była taka dniówka, dzisiaj szybciutko sobie obliczyłem, gdzieś około 100-110 zł, to jest taka dniówka, tak, w dzisiejszym czasie, a więc było to flakonik, perfum, który był wart powiedzmy 30 tysięcy złotych. To już jest wartość, to już jest pewna kwota. I ludzie powiedzieli rzeczywiście, ci wszyscy, którzy to widzieli, powiedzieli, na cóż taka strata. Ale Pan Jezus od razu powiedział, zareagował, zostawcie ją. Czemu robicie jej przykrość? Czemu nie rozumiecie czynu, który ona właśnie dokonała? Zostawcie ją, ponieważ ona wie, że niedługo ja umrę i zostałem namaszczony. I jeszcze chcę wam powiedzieć, że gdziekolwiek będzie głoszona Ewangelia, gdziekolwiek będzie kaznodzieja, pastor mówił na temat Ewangelii, dobrej nowiny, to będzie również i mówił o tym, co ona uczyniła. Kiedy przeczytałem tą historię, tak naprawdę się zastanowiłem, jak często ja mówię o tym wydarzeniu i jak często przedmiotem zwiastowania Ewangelii jest to, co uczyniła ta kobieta. Ja w tej Ewangelii, w tym wydarzeniu odebrałem i zrozumiałem dla samego siebie bardzo ważną lekcję, z którą pragnę się podzielić. Jest to lekcja, że powinienem być człowiekiem otwartym. Że nie powinien być człowiekiem, który w pewnym momencie coś ocenia, na coś patrzy i co mówi, a na cóż ta strata? A czemu tak to zostało poprowadzone? A czemu to nie zostało tak powiedziane? Zrozumiałem, że muszę być człowiekiem otwartym, że w moim życiu, sercu nie powinno być oburzenia, ale zrozumienia drugiego człowieka. Nie powinno być oceny, ale bardziej otwartość, aby zrozumieć, dlaczego człowiek to uczynił, bo Pan Jezus tego nauczył. Od razu, gdy ta historia się pojawiła, to od razu Pan Jezus zareagował i powiedział, jak powinniśmy do tego podejść. Pozwólcie na dwa teksty, dwa fragmenty z życia Pana Jezusa odnoszące się do tego, co uczyniła Pana Jezus, co uczyniła ta kobieta. Jest to w rozdziale Uczta u Szymona. Nie podaję strony, ponieważ mamy różne wydania życia Pana Jezusa, więc mogą być różne strony. Maria niezupełnie rozumiała znaczenia swego czynu miłości. Nie mogła odobrzeć zarzutów tych, którzy ją poniżali, ani też nie potrafiła wytłumaczyć, dlaczego wybrała właśnie taką okazję dla namaszczenia Jezusa. Duch Święty planował za nią. Ona była tylko posłuszna Jego nakazom. Natchnienie nie podporządkowuje się racjonalnym powodom. Niewidzialna obecność przemawiała do umysłu i duszy, pobudzając serce do działania,
Takie jest właśnie własne prawo. A więc to Duch Święty pobudza serce do działania. To Duch Święty powinien nas pobudzić do otwartości. Może do nienarzekania, nie do oceny, nie do powiedzenia po co, dlaczego, czy nie można było inaczej. Abyśmy byli bardziej tacy otwarci, tacy gotowi do zaakceptowania, tacy powiedzeni, że nawet jeśli ktoś się pomyli, jeśli ktoś nie zrobi tak, jak ja bym to uważał, a czasami może nie wyjdzie tak, jak ja bym chciał, ale dlaczego nie być człowiekiem otwartym? Dlaczego to nie zaakceptować? Dlaczego nie powiedzieć dobrych, miłych słów mówiących o tym, jak wielkim było to zbudowaniem? Mieliśmy grupę osób, które występowało. No jedni może bardziej płynnie się wysławiali, drudzy mniej, ale najważniejsze jest przesłanie, że o co oni świadczyli? O Bogu, o miłości Bożej. I nie zwracam uwagi, nie jestem otwarty, nie żeby patrzeć, jak to było przekazane, ale co zostało przekazane. I teraz mam takich 7 punktów, aby się sprawdzić dla samego siebie, czy ja jestem człowiekiem otwartym. Jeśli uczynicie to razem ze mną, będzie mi bardzo miło. Pierwsze, czy mam otwartą rękę? Czy moja ręka jest otwarta? 5 Księga Mojżeszowa, 15 rozdział i wiersz 8. 5 Księga Mojżeszowa, jest to Księga Powtórzonego Prawa, w 15 rozdziale, jest to rozdział, który mówi na temat roku umorzenia długów. No tak sobie przypominam, ale nikt mnie długu nie ma, także z tym nie mam problemu. Tutaj jestem otwarty. Ale wiersz 8 mówi tak. Lecz otworzysz przed nim swoją rękę i pożyczysz mu pod dostatkiem tego, czego nie będzie mu brakowało. Więc jest to wyzwanie, jest to potrzeba, abym był człowiekiem otwarty. Otwarty na potrzeby drugiego człowieka. Tu akurat jest mowa o społeczności izraelskiej, o bracie, o człowieku, który zaprzedał się w niewolę, było mu trudno, musiał być niewolnikiem, później został wypuszczony, no ale kiedy wraca, to nie ma wiele rzeczy swoich, więc co mówi? Potrzebuję, abyś mi coś pożyczył. I to jest powiedziane, otworzysz przed nim swoją rękę. Jakże ważne jest, aby była umiejętność, gotowość, otwartość mojej ręki. Chociaż czasami mamy świadomość, że nieraz ta otwartość może być wystawiona na próbę. Czasami ta otwartość może być nadużywana. Ale to nie zaprzecza temu, abym nieraz, zależnie od tego, czy raz jestem otwarty, komuś pożyczam, komuś daję, komuś ofiaruję, czy jestem na to naprawdę otwarty. Tutaj tą myślą, którą chciałbym, abyśmy się zreflektowali, czy ja jestem gotowy na poświęcenia. Ta otwarta ręka to jest moje poświęcenie. Bo czasami ktoś łatwo może wyciągnąć 10 zł i dać komuś, powiedzieć mam cię z głowy, niż komuś powiedzieć słuchaj, potrzebuję czasu, czy pojedziesz ze mną na przykład na misję, czy pojedziesz kogoś odwiedzić, czy przyjdziesz do zboru i pomożesz wykonać pewną pracę. Więc ta ręka to jest pomocna dłoń i czy ja jestem gotowy do pomocy? Każdy z nas musi zadać pytanie, ponieważ o tej otwartości mówił Pan Jezus. Aby nie było powiedziane, a na toż to strata, no będzie to stracony czas. Pojadę tam i z powrotem, na przykład na jakąś wycieczkę misyjną, może na jakieś szkolenie, pojadę do Warszawy tam i z powrotem, tak? 4 godziny w jedną stronę, 4 godziny w drugą, tam tylko 3 godziny i na cóż ta strata, tak? Na cóż ta strata mojego cennego czasu? Ale czy jestem otwarty na poświęcenie, na działanie, na to, aby moja ręka, moja osoba była użyta w dziele Bożym? Czy mam otwarte oczy? Ktoś powie, no widzisz, nas wszystkich nie ma zamkniętych oczu, wszyscy uważnie słuchają, ale czy mam otwarte oczy tak, jak miał je otwarte Elizeusz? 2 Księga Królewska. 2 Księga Królewska, 6 rozdział i z tego rozdziału 2 wersety. 6 rozdział. To jest modlitwa Elizeusza. To jest ten czas, kiedy
Elizeusz został otoczony w mieście Dotan, Aramejczycy chcieli go pojmać. Gehazi, jego sługa, wpada w panikę, w przerażenie, co to będzie. A wtedy Elizeusz powiedział tak. Elizeusz modlił się tymi słowy. Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. A Pan otworzył oczy sługi i przejrzał. I oto góra była pełna koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. A gdy Aramejczycy ruszyli przeciwko niemu, Elizeusz modlił się do Pana tymi słowy. Dotknij ten lud ślepotą i dotknął ich ślepotą według słów Elizeusza. No niesamowite, że ta ślepota duchowa, nie widział tych wozów wojennych Gehaziego, przeszła na ślepotę fizyczną wojsk aramejskich. Czy mam otwarte oczy? Czy tak samo czasami sytuacje dnia codziennego powodują, że panika, przerażenie, obawa, co to będzie, jak sobie z tym poradzę, czyż to wszystko nam się poukłada? Bo czasami mamy w naszym życiu tak, że mamy wszystko pozaplanowane, tak? Wszystko do ostatniego końca, już wszystko jest przygotowane, nagle jedna drobna rzecz i wtedy co? Tragedia, rozpad, załamanie, nic mi się nie układa, no naprawdę wielkie po prostu trudności. Czy mam otwarte oczy, aby widzieć, że ta sprawa jest w Bożych dłoniach i to Bóg poprowadzi? Nie ukrywam, że coś takiego przeżywamy z moją rodziną. Planujemy od poniedziałku wyjechać na urlop. Na urlop mamy taką możliwość, że pewne braterstwo w Niemczech zaprasza nas do swojego domu, a oni wyjeżdżają na swój urlop. Wtedy mają tam troszeczkę ogródka, kiedyś jeszcze mieli papugę, to tą papugą się opiekowaliśmy. No akurat ostatnie 2 lata nie jeździliśmy, dlatego że oni wyjeżdżali, mieli tam uroczystości rodzinne, wyjeżdżali na całe wakacje, więc byli później w domu przez cały czas. No i trzeba wyjechać, nie wyjeżdżaliśmy i nagle sprawdzamy pewne dokumenty i mojej córki najmłodszej Zuzi paszport jest nieważny, bo paszport jest wydawany w przypadku osób małoletnich do 13 roku życia na 5 lat, a ja myślę, że jest na 10 lat. No i skończył się. W ubiegłym tygodniu złożone po prostu dokumenty, wszystko już było zaplanowane. Już wiemy, że w poniedziałek na wieczór mamy wyjechać, na 8 rano tam mamy być, bo oni potrzebują nam przekazać dom i później muszą być wieczorem w Hamburgu, bo płyną statkiem do fiordów norweskich, tak? Wszystko jest zaplanowane. No ale teraz czekamy na odbiór tego, czy został i paszport, i dowód osobisty tymczasowy, bo Zuzia ma 14 lat i może mieć tymczasowy dowód osobisty. No i każdego dnia sprawdzamy, patrzymy i modlimy się, ale zawsze gdzieś mam tą myśl, to jest złożone w Bożych dłoniach, to jest złożone w Bożych rękach. Że jeśli będzie wolą Bożą, to wiemy, że będziemy mogli pojechać, a jeśli nie, to trzeba będzie znaleźć inne rozwiązanie. Ale to rozwiązanie będzie od kogo? Od Boga. Dlatego nieraz potrzeba nam otwartych oczu, zobaczyć coś, co nie widzimy my, rozwiązania dzisiaj, ale Bóg to widzi, albo nawet Bóg ma jeszcze inne rozwiązanie. Nie tak, jak sobie zaplanowałem. Potrzebujemy, aby oczy były nasze otwarte na Boga. I nie ukrywam, że właśnie takie otwartość jest największe, że tak powiem, w naszym życiu. Otwarte uszy. Psalm 40, a wiersz 7. Psalm 40 i wiersz 7. Kolejne sprawdzenie się o kwestii otwartości, tego, co nauczał Pan Jezus, co powiedział tej kobiecie i teraz, czy ja jestem otwartym? Wiersz 7 mówi tak, 40 rozdziału Psalm 40. Nie chcesz ofiar krwawych i darów, ale dałeś mi otwarte uszy. Nie żądasz całopaleń i ofiary zagrzesznej. Ktoś powie, czy to jest prawda? Nie tak dawno na tym miejscu była wystawa w całości mówiąca o świątyni, tak? W całości mówiąca o ofiarach, o składanych, które tam były, o sposobie składania, dodatkach, które były realizowane. A Bóg co powiedział? Że ja tego nie chcę. Dlaczego? Że mam mieć otwarte uszy, bo jeżeli ograniczam tylko i wyłącznie do składania tych ofiar w dawnymi czasy, to Bóg mówi, ty mnie naprawdę nie słuchasz. Bo jeżeli ograniczę tylko do składania baranka, do zabijania baranka, do wyznawania grzechu i przynoszenia win na baranka, to Bóg mówi, ty naprawdę mnie nie słuchasz.
Jeśli dzisiaj swoje życie religijne ograniczę do soboty, 24 godzin, tylko do tego, życie takie religijne, duchowe, z Bogiem, to co Bóg mi powie? No ty naprawdę mnie nie słuchasz. Kiedy ograniczę to tylko może do czasu nabożeństwa, tego czasu, który teraz mamy, no to rzeczywiście Bóg powie, ty naprawdę mnie nie słuchasz, bo nie o to chodzi. A jeszcze ograniczę może tylko do pierwszej albo do drugiej części nabożeństwa, bo nieraz taki wybór też jest dokonywany, to Bóg też powie, ty naprawdę mnie nie słuchasz, przecież o to nie chodzi. Chodzi o to, aby mieć społeczność z Bogiem. Chodzi o to, aby w umiejętny sposób poznawać wolę Bożą w naszym życiu. I dlatego Pan Jezus powiedział, nie róbcie jej przykrość. Czemu jej wyrządzacie przykrość? Ona coś uczyniła, czytaliśmy, że nie do końca tego rozumiała, ale uczyniła to ze szczerości swojego serca. Posłuchajmy jeszcze jeden fragment życia Jezusa, mówiący o Marii. Bardzo ciekawy. Czyn Marii był właśnie odpowiednią nauką dla uczniów, którzy jeszcze nie wiedzieli, że wyrażenie ich miłości mogłoby być przyjemne Chrystusowi. Mieli je jako Pana, nauczyciela, ale żeby Jemu okazywać miłość, gdzieś o tym zapomnieli. Był dla nich wszystkim, lecz nie pojmowali jeszcze, iż wkrótce zostaną pozbawieni Jego obecności i nie zdołają Mu wyrazić swojej wdzięczności za Jego wielką miłość. Samotność Jezusa, oderwanego od niebiańskich przybytków, prowadzącego ludzkie życie, nigdy nie była zrozumiana ani też doceniona przez uczniów. Oni nie zrozumieli, oni nie docenili, nie umieli słuchać, tak? Co Bóg do nich mówił, czego pragnął. Dlaczego ja, mając tą historię, mając te słowa, nie miałbym się nauczyć? Dlaczego nie okazywać Bogu wdzięczność, nie okazywać Mu miłość? Ktoś powie, ale gdzie jest ten Bóg? Nie ma Go tutaj. Ale w swoim sercu, takim pełnym przekonaniem, że ja kocham i ja służę z Bogu. Takim pełnym pragnieniu. Przepraszam, mogę skorzystać. W takim pełnym pragnieniu zrozumienia Boga i docenienie tego, co On dla nas uczynił. Również i przez to, że będę miał otwarte uszy i będę słuchał tego, co Bóg mówi do zborów. Bo tak powiedział Pan Jezus, kto ma uszy, niechaj słucha. A więc słuchajmy się w to, co Bóg mówi do nas. Otwarte usta. Nie ukrywam, że ten tekst jest dla mnie największym wyzwaniem. Psalm 51. Otwarte usta. Jest to szczególny psalm Dawida, psalm pokutny. I na początku naprawdę musimy przeczytać, jaki to jest psalm. Przewodnikowi chórów, psalm Dawidowy, gdy wdał się z Batrzebą i przyszedł do niego prorok Natan. Pamiętamy tę historię na pewno. Kobieta spodobała się, Dawid po nią posłał, nastąpiło współżycie, grzech, owoc tego grzechu było dziecko, trzeba było zatrzeć ślady, Uriasz został na polu bitwy pozbawiony życia. To jest psalm pokutny, a wiersz 17, co mówi nam? Panie, otwórz wargi moje, aby usta moje głosić będą chwałę Twoją, a usta moje głosić będą chwałę Twoją. Kiedy przeczytałem te słowa, mówię, no jak to? Tutaj grzech, tutaj wypomnienie tego, co uczynił, a Dawid mówi, Panie, otwórz moje wargi, ale nie o tym, abym mówił, abym głosić chwałę Twoją, że jesteś Bogiem, który przebacza, który odpuszcza, który wie o wszystkim. Czasami my również potrzebujemy, że to, co mamy w sercu, aby o tym powiedzieć. Czasami dobrze jest powiedzieć, chwała Panu, niech Bóg będzie uwielbiony. Czasami nie mówić, dziękuję, miałem szczęście, no udało się. Jeśli w poniedziałek wejdziemy na stronę i dowód będzie, to jak myślicie, powiemy, udało nam się, mamy szczęście? O, no jakoś to przeszło, postarał się ten urząd cyfryzacji, tak, i przygotował dowód osobisty. Tylko jakie będą słowa? Chwała Panu, niech Bóg będzie uwielbiony.
Dlatego o tym mówię, bo czasami nie zawsze poprzez wargi wyrażamy to, co jest w naszym sercu. Myślę, że jesteśmy raczej takimi skrytymi osobami czy narodem, ale to jest potrzeba. Tak jak tutaj powiedział Dawid, on miał problem, grzech. Ten grzech został mu wypomniany, przypomniany, został mu przebaczony. I w tym samym psalmie, kiedy on o tym wszystkim pisze, to mówi co? Niech moje wargi będą otwarte, aby chwalić kogo? Boga. Kolejna myśl, to jest otwarte okno. Księga Daniela, 6 rozdział. Księga Daniela, 6 rozdział. Jest to znany przykład Daniela i jego życia, jakie on prowadził. 6 rozdział, wiersz 11. A gdy Daniel dowiedział się, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w górnym pokoju okno otwarte w stronę Jeruzalem. I 3 razy dziennie padł na kolana i modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. Pamiętamy pismo, dekret, który został wydany przez króla. Dekret dokładnie zabraniał to, co uczynił Daniel. Dekret zabraniał modlitwy, bo tak, modlić się można. Można było, ale tylko do Dariusza, tylko do króla, tylko do jednej osoby. A nie modlić się w oknie, gdzieś tam w przestrzeni, w perspektywie, w kierunku Jerozolimy, że tam jest święte miejsce, tam jest świątynia zburzona, bo zburzona, ale tam ona jest. I Daniel czynił to 3 razy dziennie i to było w jego zwyczaju. Więc jak mógł pozbawić się tego zwyczaju i tej społeczności z Bogiem? Pytanie, ile razy dziennie ja się modlę? Ktoś powie, no rano i wieczorem to na pewno. A może tak w południe by to można było? I nie w tak w myślach, ale w tak, żeby sobie usiąść, uklęknąć, stanąć przy oknie, może w zakładzie pracy, przy jakiejś maszynie, południe, godzina i tak. Panie Boże, dziękuję Ci za przeżyte chwile dopołudniowe, za pracę wykonaną. Przed nami jeszcze jest kolejne pół dnia. Pozwól mi przeżyć z mocą, natchnieniem Twoim. Czyż to nie byłoby takim życiem właśnie modlitwy i życiem otwartości okna do Pana Boga? Otwarte serce. Dzieje apostolskie, 16 rozdział. Jeszcze tylko będą otwarte drzwi i zakończymy kwestię otwartości. Dzieje apostolskie, 16 rozdział i wiersz 14. 16 rozdział i wiersz 14. Słowa, które mówią tak. Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce. Tak, i skłaniała się do tego, co Paweł mówił. I nie tylko się skłaniała, bo następny werset mówi o tym, a gdy została ochrzczona, była to kobieta, którą właśnie spotkali oni w Troadzie, tak? Spotkali i tam wyszli, aby nauczać Słowo Boże. Było nabożeństwo na wolnym powietrzu. A w tym czasie była kobieta, która się przysłuchiwała, ale serce jej było co? Otwarte. Otwarte na to, co było mówione. Czy moje serce jest otwarte? Otwarte na to, co mówi Bóg, co mówi Pismo Święte, co jest mówione z kazalnicy, co jest mówione przez wykłady, przez nabożeństwa? Czy moje serce jest otwarte? Bo zobaczcie, otwartość prowadzi do tego, że człowiek podejmuje decyzję, że człowiek jest gotowy słuchać Pana Boga. I ona była gotowa, aby przyjąć Ewangelię. Otwartość serca, o to apelował Pan Jezus. Kiedy była ta sytuacja, tak? Jeszcze raz ją przypomnę, w domu Szymona, który był trędowaty, został uzdrowiony, wielka uczta, wszyscy zadowoleni, a kobieta przychodzi i nagle coś czyni. On mówi, nie wyrządzajcie jej krzywdy. Popatrzcie na to zupełnie inaczej. Niech wasze serca będą otwarte. Zobaczcie na jej serce i na swoje serce. Lepiej ją pochwalić, lepiej ją może przytulić, powiedzieć, że wszystko to, co w twoim życiu było do tej pory, to Bóg ci przebaczył. To jest ta otwartość serca, otwartość na drugiego człowieka. I ostatni tekst mówi na temat otwartości, otwarte drzwi. Drugi list do Koryntian, 2 Koryntian,
drugi rozdział i wiersz 12. Słowa, które mówią tak: a gdy przybyłem do Troady dla zwiastowania Ewangelii Chrystusowej, a drzwi zostałem otwarte w Panu. No piękne sprawozdanie. Przybywa apostoł Paweł, przybywa z misją, przybywa do Troady i co? I drzwi były otwarte. Tak, mieliśmy ze sprawozdaniu. Pomimo tego, że niektórzy ludzie oddawali ulotki, mieli te ulotki, wrzucali do kosza, to jednak były osoby, które były co? Otwarte, gotowe. I serce, i było to rzeczywiście dla Zielonej Góry, tydzień temu były otwarte dla zwiastowania Ewangelii. Ktoś powie, no ale nie było to całe miasto, ale byli ty pojedynczy ludzie. Ja bym miał gorące pragnienie, tak było mówione, modlitwa za tymi osobami, abyśmy w przyszłości, może na jakimś zjeździe, na jakimś spotkaniu albo w Królestwie Bożym powiedział, a to była niedziela, to sobota dokładnie 23 tak, czerwca, kiedy otwarte serce Ewangelii do mnie dotarło. Jest to bardzo ważne, aby była świadomość, że Bóg otwiera możliwości, daje możliwości. Zauważcie, chociażby w naszym zborze, od początku roku, już od tamtego roku, zobaczcie, ile się działo, ile jest możliwości, które Bóg nam po prostu otwiera. Raz było więcej ludzi, raz było mniej ludzi, ale to była nasza otwartość, że nie jesteśmy społecznością zamkniętą, jesteśmy we własnym gronie, dobrze nam tutaj, tylko się cieszymy, radujemy. Jak najbardziej chcielibyśmy, aby jak najwięcej ludzi tutaj przyszło, tak? I były tego rodzaju wykłady, takie spotkania i duchowe, i powiedzmy koncerty były, i działalność wystawnicza, i na zewnątrz piknik, który był w parku Wilsona. To jest przedstawianie możliwości, otwartości, które daje nam Bóg. Ale to będzie możliwe do zrealizowania. Tych 7 punktów, pozwólcie, że przypomnę. Otwarta ręka, otwarte oczy, otwarte uszy, otwarte usta, otwarte okno, otwarte serce i otwarte drzwi. Będzie to tylko wtedy, kiedy wrócę jeszcze raz do swojego domu, przeczytam Ewangelię Marka, 14 rozdział i tą historię, jak ja bym się zachował, gdybym był uczestnikiem tej uczty. Czy bym z otwartością powitał to, co uczyniła ta kobieta, Maria, jak mamy wspomniane, czy byłoby to stwierdzenie, na cóż ta strata, a tu nie wyszło, a dlaczego ona to czyni? Czy naprawdę jestem człowiekiem otwartym, tak jak nauczał Pan Jezus? Abyśmy byli otwartymi, gotowi na nowe możliwości, sposoby działania, nowe zaskakujące sytuacje, które mają się pojawić. I może nie mówić, na co to straca, po co to, tylko być gotowym, otwartym, że jest to wolą Bożą, która jest realizowana dla Jego chwały. Amen.